Reset Obywatelski. Witam ponownie. Przypominam, że naszym gościem jest Piotr Paziński. Mówiłem o nim przed chwilą jako o pisarzu, ale jest też tłumaczem, zwłaszcza literatury hebrajskiej. Niedawno wydał jakiś zbiór opowiadań Agnona, to jest noblista izraelski, bardzo znany, trudny w przekładzie. Piotr Paziński jest ponadto literaturoznawcą, filozofem, hebraistą i anglistą poniekąd, ponieważ przez wiele lat zajmował się Ulyssesem, głównie żydowskimi wątkami u Joyce'a, ale nie tylko. Jest nie wiem kim jeszcze, redaktorem przez chyba 20 lat, jeśli się nie mylę, coś koło tego, był szefem bardzo ważnego miesięcznika polskich Żydów, ale i nie tylko przez Żydów czytanego, Midrasz. To było bardzo ważne czasopismo kulturalne. Mam nadzieję, że wszystko, co w Midraszu było, całe to archiwum znajdzie się w internecie. Więc to jest człowiek o niesłychanych zupełnie wszechstronnych i zainteresowaniach, i zasługach, i dorobku. Pewnie znam go tylko w jakiejś niewielkiej części. Ostatnio też jest wykładowcą w Kolegium Civitas, ale generalnie chyba bardziej jest związany z Instytutem Badań Literackich PAN, o ile się orientuje. W każdym razie tam w Pałacu Staszica łatwiej go chyba spotkać niż gdziekolwiek indziej. Piotrze, pewnie nie jest ci bardzo zręcznie słuchać takich laurek, ale znasz mnie i wiesz, że ja nie mogę się powstrzymać od chwalenia twoich interlokutorów, a zwłaszcza ciebie. Chciałem ci zadać na początek takie pytanie, które wiąże się z naszym wspólnym doświadczeniem, ponieważ obaj jesteśmy przy zachowaniu wszelkich proporcji, ale jednak obaj jesteśmy intelektualistami żydowskimi czy żydowskiego pochodzenia i mniej więcej z tego samego pokolenia. W związku z tym chciałem się Cię zapytać, czy podzielasz takie doświadczenie egzystencjalne, powiedzmy społeczne, które jest moim udziałem, mianowicie pewnego takiego wyobcowania. Nie mam na myśli niechęci, jakiegoś antysemityzmu, ale jednak pewnego wyobcowania, które z jednej strony bierze się z tego, że tak rodzinnie nie nauczyliśmy się i nie mogliśmy żyć w jakimś takim mocno osadzonym, tak powiedzmy burżuazyjnie środowisku, bo wiadomo, co się z rodzinami naszymi stało, ale z drugiej strony te różne środowiska, do których należymy, tak przyjmują nas zawsze jedną nogą, że w pewnym momencie zawsze jest jakaś granica postawiona, właściwie nie wiadomo dlaczego, ale w pewnym momencie zawsze się odznacza pewna inność i trzeba się trochę wycofać, trzeba być trochę osobnym, zawsze jest się trochę wyobcowanym. Czy ty też masz takie poczucie wyobcowania, czy też po prostu twój wrodzony introwertyzm sprawia, że w ogóle tego nie czujesz, bo to ci w ogóle odpowiada? Jak ty to odbierasz? Dzień dobry Państwu. Mój wrodzony introwertyzm teraz mi się będzie kazał zwierzać z różnych kwestii tożsamościowych, co jest zawsze trudne. Janek wymienił rozmaite moje zatrudnienia i zainteresowania, ale przede wszystkim się czuję takim troszeczkę potomkiem, ja wiem, co takich XVII-wiecznych dziwaków i amatorów, którzy tu coś przetłumaczą, tu coś napiszą. Nigdy nie miałem poczucia, tu coś zredagują, nigdy nie miałem poczucia, że jestem zawodowcem właściwie w żadnej dziedzinie. Muszę powiedzieć, że to jest takie doświadczenie, które mi chyba najbardziej pasuje, ale też jakoś pewnie mnie określa. Nie jestem anglistą, jestem doktorem nauk humanistycznych, napisałem doktorat z ulubionej książki, czyli z Ulyssesa Joyce'a. Nie wiem, czy to jest poważne zajęcie. Nie jestem hebraistą, ale rzeczywiście tłumaczę literaturę hebrajską. Nie jestem z zawodu dziennikarzem, ale redagowałem czasopismo. Nie uważam się za zawodowego literata, chociaż napisałem parę książek. Nie wiem, czy jestem eseistą, bo nie wiem, czy teksty, które w kilku książkach swoich zamieściłem, to są eseje, czy raczej zapiski, czy szkice, i właściwie brak tej definicji jakoś mi niespecjalnie przeszkadza, więc
Moja, nie jestem akademikiem, chociaż mam ścisłe związki z akademią, ale w niej nie pracuję. Jestem wykładowcą, chociaż nie jestem profesjonalnym nauczycielem, więc właściwie jestem rzeczywiście amatorem i chyba tak bym siebie określił. Trochę dziwakiem, trochę amatorem. I nie wiem, no może mi z tym jakoś dobrze. Czy to mnie wyobcowuje z różnych miejsc? Może tak, no bo właśnie nie należąc do ścisłego środowiska akademickiego, na przykład jestem zwolniony z różnych nudnych obowiązków, takich jak sesje egzaminacyjne, jak prowadzenie jakiejś buchalterii, jak punkty. Nigdy w życiu nie napisałem nic na punkty, bo się nie muszę z nikim rozliczać z punktów. Ponieważ nie jestem profesjonalnym, zawodowym literatem, to nie muszę też o to dbać, żeby co rok albo co dwa lata rzucić jakąś nową powieść, bo nie jestem związany z żadnymi tego typu umowami. Redagowałem faktycznie przez długi lata pismo Midrasz, co już troszkę mnie zmęczyło, troszkę zmęczyło też pewnie i czytelników. No i z różnych powodów, głównie zresztą finansowych, pismo zmuszeni zostaliśmy zamknąć. Tutaj może tylko glosa do tego, co powiedziałeś. Midrasza nie będzie w internecie, dlatego że współcześnie skonstruowane prawo autorskie właściwie nam uniemożliwia włożenie całych treści naszego pisma do internetu. Midrasz będzie dostępny w bibliotekach cyfrowych na terenie placówek bibliotecznych w całym kraju. Tam jest zeskanowany w Bibliotece Narodowej. Oni to mają prędzej czy później dokończyć, natomiast ze względu na tak, a nie inaczej skonstruowane prawa autorskie, my nie możemy całego Midrasza udostępnić online, będzie to możliwe dopiero, zdaje się, za 70 lat. Jest to bez sensu, jest to jakiś jeszcze jeden głupi powód do ograniczania rozprzestrzeniania się kultury, tak? Taki właściwie zupełnie niepotrzebny, bo musielibyśmy na piechotę przez 20 lat ustalić z autorami, tudzież z spadkobiercami autorów, grafików, wszystkich zgodę na zamieszczenie ich treści w internetowym archiwum, no ale ponieważ nie jesteśmy tego w stanie zrobić ani technicznie, ani prawnie, to nie zrobimy. Z Midrasza w internecie w całości nie będzie. Natomiast co do wyobcowania, no ponieważ ja właśnie się czuję amatorem i takim troszeczkę zbieraczem kuriozów różnych i raczej bliżej mi do takich XVII-wiecznych dziwaków niż do, na pewno niż do inteligencji. Ja się w ogóle nie uważam na przykład za inteligenta i tutaj ludzie się dziwią, ale ja uważam, że nie jestem spadkobiercą polskiej inteligencji etosu i w ogóle mało którego etosu jestem spadkobiercą. Intelektualistą nie wiem, nie mnie sądzić, może tak, no bo pracuję głową, ale więc może jestem pracownikiem umysłowym. Co do wyobcowań, no pewnie byśmy o różnych wyobcowaniach mówili, prawda? Czy to wyobcowania, nie wiem, z kultury, języka, kraju, ja wiem co, pewnej cywilizacji i tak dalej. Czy jestem wyobcowany? No to nie wiem, no możemy ten temat podrążyć i zastanowić się, jak bardzo i gdzie jestem wyobcowany, a do czego należę. Pewnie należy najbardziej, chyba najsilniej do jakiegoś tutejszego, pewnie zwłaszcza warszawskiego życia intelektualnego. Tutaj tu bym się z tym nie rozstawał i nie upierał, że nie należy, nawet prowokacyjnie. Nie wiem, świata wydawnic, redakcji, właśnie akademii i takich rzeczy. Co do Polski, to ja już sam nie wiem, czy jestem wyobcowany, czy nie. Chyba z każdym krajem, chyba z każdym rokiem i miesiącem czuję się coraz bardziej wyobcowany. To znaczy mam coraz mniejsze poczucie, że tu jest moje miejsce i że tutaj należę. No ale to jest już bardziej mój problem niż być może nawet i problem Polski, tak, ale nie, ja nie mam poczucia, że jakkolwiek jestem Polsce czy polskiej kulturze do czegokolwiek potrzebny. Jestem pewnie potrzebny jako resztówka po zagładzie tej resztce kultury żydowskiej, która w Polsce istnieje, która przypuszczalnie za jedno, dwa, trzy pokolenia i tak już istnieć przestanie, bo tutaj w tych sprawach jestem dość radykalnym pesymistą, więc
Więc tak, więc jeśli kimś jestem, to jestem taką resztówką po zagładzie, która tutaj z różnych powodów rodzinno-biograficznych się ostała i tak se trwa jako taka w pewnym sensie ontologiczna anomalia. O, tak bym to może wyraził ładnie. Więc jeśli ontologiczna anomalia jest jakoś wyobcowana, no to w tym sensie jestem wyobcowany. Natomiast ja nie mam poczucia wyobcowania środowiskowego, jak mogłeś, nie wiem, sugerować czy pytać, ponieważ to środowisko tej no, właśnie takiej, nie wiem, inteligencji czy literatów, czy czegokolwiek innego jest jakoś mi bliskie i w nim się odnajduję. Znaczy mam bardzo silny krąg przyjaciół i to jest chyba ważne, więc tutaj bym siebie nie nazwał ani osobą jakoś samotną, ani wyobcowaną. Przeciwnie, mam poczucie, że jestem otoczony dużą, dużą liczbą ludzi. No i tak, już to takie straszne zwierzenia liryczne poszło. No, to co mówisz jest w dużej mierze takie depresyjne, smutne, bo czujesz się jakby... Dobre, nie jest smutne. Nie, bo znaczy, o tyle nie jest smutne, że dobrze się odnajdujesz na tej takiej pozycji kustosza odchodzącej w niebyt przeszłości kulturalnej. Dobrze się czujesz z tym, kim jesteś, jakie jest twoje miejsce w życiu kulturalnym Polski, ale dobrze się czujesz dlatego, że potrafisz, jesteś silny, potrafisz być samotny, a z drugiej strony masz paczkę przyjaciół i środowisko, w którym jesteś u siebie. Ale tak naprawdę to, co nam powiedziałeś, jest dramatyczne, bo mówisz o tym, że ten świat jest nie do uratowania, że jesteś jakby strażnikiem, opiekunem pamięci tego świata literacko-żydowskiego, czy może trochę szerzej, pewnej takiej formacji literacko-intelektualnej czasów przedwojennych i wcześniejszych. No w związku z tym, no dobrze, to już tak, niech tak będzie, że takie jest twoje powołanie i dobrze się z tym czujesz, rozumiem, ale ja nie mogę nie zapytać, co w to miejsce, to znaczy jak już nikt nie będzie czytał, nie wiem, Kawki, Szulca, żeby wymienić dwóch znanych bardzo pisarzy, którymi się zajmujesz, chociaż nie sądzę, żeby to tak szybko było, ale jak już nikt nie będzie Agnona czytał albo innych. Ale ona już prawie dzisiaj nikt nie czyta, więc... No, prawie dobrze, ale jak już naprawdę wszystkim przejdzie i nasze wnuki, powiedzmy, nie będą czytać dłuższych tekstów niż kilkustronicowe i będą miały późniejsze rzeczy do czytania niż te starocie sprzed 100 lat. No to nas już nie będzie i nas to nie będzie w ogóle obchodziło. No obchodzi. No nie, ale dobrze by było sobie, my dobrze wiemy, czym jest przeszłość intelektualna środkowej Europy, a nawet Europy w ogóle. Rozumiemy, czym jest inteligencja, rozumiemy te wszystkie problemy no właśnie wyobcowania takiego burżuazyjnego i tych nieporozumień między postępową inteligencją liberalną w różnych jej odmianach, konserwatywną, liberalną, a tą opinią publiczną, ogólnomieszczańską i ludem, to wszystko rozumiemy, te wszystkie duchy nowoczesności jeszcze jakoś są z nami i niewielu ludzi może już się w tym orientuje, ale my się orientujemy. Tak czy inaczej epoka pewna się kończy i coś nas czeka. Jacyś ludzie w przyszłości też będą wykształceni, będą dużo, dużo czytać, dużo myśleć, ale stworzą jakąś zupełnie inną formację kulturową. Co po tym naszym dekadentyzmie, bardziej czy mniej komfortowym, bardziej czy mniej sentymentalnym, ty jesteś stoicki, ja taki jestem trochę historyczno-romantyczny, no ale... W ogóle nie jestem stoicki, to była ostatnia rzecz, którą bym sobie powiedział. No w tym sensie, w ogóle nie jestem stoicki, jestem dość radykalnym pesymistą, ale z drugiej strony jestem optymistą, ponieważ ja uważam, że strumień życia płynie dalej, będą po prostu nowe formy, inne formy życia, które... Ale ja nie wiem, jakie one będą. Być może do nich nie dożyjemy, być może, ale ja się nie boję o przyszłość świata w tym sensie, że ludzie przestaną czytać książki, przestaną czytać Kawkę i Szulca. No to przestaną, no trudno. Nie mam takiego w sobie lęku, że świat się weźmie i zawali, albo że
że cała nasza praca jako właśnie intelektualistów z przełomu XX i XXI wieku już nie będzie miała sensu, to nie będzie miała sensu, to będzie sens miała jakaś inna czyjaś praca. Ja się czuję w tym sensie jakby schyłkowy, że ta formacja, którą reprezentuję, zwłaszcza w Polsce, ona jest schyłkowa, a przede wszystkim na skutek katastrofy II wojny światowej i tego, co się stało ze społecznością mieszkających w Polsce Żydów, których się czuje rzeczywiście jakąś częścią i jakąś taką końcówką, znaczy tutaj pod tym względem obserwując działalność od 20 czy iluś lat, nie wiem, instytucji żydowskich, gmin, tego, co się zwykło nazywać środowiskiem, społecznością i tak dalej, instytucji, widzę ich zmierzch po prostu, biograficzny, demograficzny i tak dalej. Z drugiej strony widzę na przykład renesans studiów żydowskich, która jeśli oczywiście obecna panująca władza ich nie zniszczy ich w ten sposób, że nie dokręci śruby i nie postanowi zlikwidować studiów żydowskich, studiów, nie wiem, nad językiem hebrajskim, nad językiem jidysz, nad dziedzictwem duchowym polskich Żydów i na przykład, czy nad zagładą, to one się będą rozwijać i się rozwijają świetnie i tu już nikt nikomu nie zagląda w biografię ani w majtki i nie sprawdza, czy ktoś jest pochodzenia, czy nie jest pochodzenia. Mamy świetnych nowych uczonych, badaczy. Ja w ogóle wierzę w życie intelektualne, więc ono się będzie jakoś tam rozwijać. O ile życie społeczne, ogólne życie społeczne mnie przeraża, mam poczucie, że żyjemy w czasach jakiegoś przerażającego rzeczywiście regresu moralnego, duchowego, zwłaszcza w ciągu ostatnich paru lat w Polsce, to nie tylko w Polsce, to życie intelektualne jakoś tam, jeśli władza go nie popsuje, a ja uważam, że czynnikiem, który rzeczywiście może coś naprawdę zniszczyć, są politycy, jest władza. Jeśli miałbym wskazać tutaj jeszcze jakąś swoją obcość, to ja odczuwam rzeczywiście obcość wobec instytucji państwa, coraz większą, to znaczy ja się państwa coraz bardziej boję, jako aparatu, jako administracji, jako aparatu przymusu i tak dalej. Jeśli chciałbyś to mogę przyznać się, że coraz bliżej mi do jakichś takich anarchizujących pozycji. Państwo, milicja, urzędy, ministerstwa, znaczy ja zawsze, w ogóle zawsze należałem do ludzi, którzy umierali ze strachu, jak wchodzili do ministerstwa, a jak mam załatwić sprawę w sądzie, to jestem przez 2 tygodnie chory a przez 3 dni nie mogę spać, bo mam poczucie, że oni mnie zaraz, takie kawkowskie, że oni mnie zaraz wsadzą i zniszczą, albo że brak parawki na jakimś papierku sprawi, że zabiorą mi, nie wiem, mieszkanie, książki i w ogóle zgnoją i zniszczą. To jest może mało pedagogiczne, co ja mówię, ale ja rzeczywiście państwa się śmiertelnie boję. Natomiast... A Izraela też, czy tylko polskiego państwa? Izraela też się boisz? Nie wiem, bo nie jestem obywatelem Izraela, w związku z tym być może gdybym był obywatelem, to bałbym się tamtejszych urzędów, tamtejszej służby więziennej i policji, tak? To nie, mój strach przed państwem, nie wiem, że to jest państwo polskie, ja nie jestem Polakiem, tylko wynika raczej po prostu z bardzo głębokiej nieufności wobec polityków, wobec instytucji państwa, której jakoś tak coraz bardziej nie ufam. Ale trochę się oddalam od tego. Ja nie, wiesz, mi się wydaje, że schyłkowa jest formacja liberalna. Nie wiem, ja jestem namiętnym czytelnikiem prasy prawicowej i tam nie ma tygodnia, żeby w prawicowych tygodnikach opinii nie pojawiło się 78 felietorów o utyskujących na absolutną dominację establishmentu lewicowo-liberalnego. Ja się wtedy czuję królem życia, że ja rządzę krajem, że po prostu moje opinie, moje wykłady, nie wiem, story, moja gazetka, której prawie nikt nie kupował, moje książki na temat, nie wiem, Szulca, Kawki i tak dalej. To jest coś, to w ogóle, to ja w ogóle niszczę tradycyjną cywilizację, ład i w ogóle tak mam takie poczucie wielkiej siły. Więc starczy posłuchać prawicowych publicystów, żeby mieć takie poczucie właśnie własnej ważności niż nieważności.
Natomiast nie, o przyszłość ja byłbym jakoś tam gdzieś spokojny. To znaczy ja uważam oczywiście, że w Polsce dla tego typu formacji, którą reprezentujemy, dłuższego trwania nie będzie. No właśnie ze względu choćby demograficznych. Natomiast to no nie jest tak, że nie jest tak, że nie nadejdą jakieś inne równie wartościowe formy życia. O, raczej bym tak patrzył na życie jako taki ustawiczny strumień zmieniających się form. Dlatego też nie jestem konserwatystą, dlatego ja się w ogóle nie boję zmian na świecie, dlatego nie płaczę, że tutaj feministki zaraz zniszczą tradycyjny ład, albo nie będzie można czegoś powiedzieć, albo Ameryka zostanie republiką LGBT. No to zostanie, to świetnie, to bardzo dobrze. Więc nie mam takich lęków przed zmianą. A my no będziemy niepotrzebni, no to będzie ktoś inny potrzebny. Za chwilę zagramy piosenkę, bo takie są prawa audycji. I po tej piosence chciałbym usłyszeć twoją odpowiedź na pytanie, no cóż, o Polskę. Czy jesteś jakoś... Coś mogę o Polsce powiedzieć. Będziesz mówił, czy jesteś jakoś rozczarowany, czy jakoś zantagonizowany z taką polską, dużą, całościową Polską. Nie lepiej porozmawiać o francukawce, to jest zawsze ciekawsze od Polski. Wiesz co, ja się dobrze znam. Ale dobrze, no możemy się o to... Ja się słabo znam na Polsce, więc możemy się o to pospierać po przerywniku muzyki. Właśnie. Prosimy o piosenkę.
Witam Państwa ponownie. Słuchacie audycji Mondrale na kanale Resetu Obywatelskiego. Gościem dzisiejszego wydania jest pisarz, tłumacz, jednak hebraista, i chociaż nie chce się do tego przyznać, Piotr Paziński, wieloletni redaktor czasopisma Midrasz i tak dalej, i tak dalej. Mamy teraz rozmawiać o Polsce. Pytanie brzmi, czy jesteś jakoś rozczarowany Polską i tym 30-leciem po-PRL-owskim? Czy to mogło jakoś inaczej się potoczyć, lepiej? Czy czujesz oddech no, Polactwa na swoim karku? Czy boisz się masy? Czy boisz się no, tłumu? Czy boisz się tych ludzi, którzy wyłaniają taki rząd, jaki mamy dzisiaj? Czy też zamknąłeś się gdzieś w bezpiecznym miejscu i po prostu starasz się o tym nie myśleć? Nie, ja się nigdy nie bałem ludu. Ja nie mam w sobie takiego właśnie chyba wielkomiejskiego strachu przed ludem. Ja nie, zawsze się oczywiście bałem polskiej prawicy i boję się jej. W każdej jej formie mam sobie głęboko zakorzenioną do niej nieufność, której rzeczywiście być może został też mój feler intelektualno-emocjonalny, której nie umiem jakoś tak w sobie przewalczyć, to znaczy tak do tego stopnia, że trudno mi jest zrozumieć na przykład rację konserwatystów czy rację jakichś takich, nie wiem, integralnych polskich, czy nacjonalistów, czy nie wiem, prawicowców. No, natomiast nie, ja nie mam cienia polactwa, ani w ogóle nie w ogóle w takich kategoriach chyba nigdy nie rozumowałem. Ja nie mam poczucia, że jestem Polsce do czegokolwiek potrzebny, natomiast bo też nie rozumiem, też trochę nie rozumiem takich kategorii. Ja jestem może potrzebny kilku czytelnikom. Ja mogę być potrzebny moim studentom, prawda? Ja mogę być potrzebny, którym wykładam. I też robię to dla nich, dla czytelników. Nie robię tego ani dla kultury polskiej, ani dla społeczeństwa. Nigdy w życiu chyba nie zrobię nic dla społeczeństwa. Ja no, robię dla poszczególnych ludzi. Jeśli mam grupę studentów, to raczej robię to dla każdej poszczególnej pary oczu, która na mnie patrzy. Teraz jest to trudniej, bo w dobie koronawirusa i zajęć na Zoomie ludzie nie włączają często kamer albo ich nie mają w swoich komputerach, więc to jest trudniej. Ale tutaj każdy student, każde spotkanie z osobą, która na przykład słucha moich wykładów, jest dla mnie ważne. Ale ja z tego nie robię jakiejś takiej większej kategorii, właśnie, że to jest społeczeństwo. Ważny jest dla mnie każdy czytelnik, który przeczytał, nie wiem, Pensjonat, czy moją ostatnią książkę o atrapach i manekinach i gabinetach figur woskowych, bo akurat taki temat sobie obrałem. Natomiast w ogóle bym o sobie nie powiedział, że robię to dla jakiejś wspólnoty, w ogóle strasznie nie lubię słowa wspólnota, którego prawica, ale też i część lewicy nadużywa bez przerwy. Są felietoniści, którzy nie potrafią trzech zdań napisać bez używania słowa wspólnota, uważają, że mają jakiś taki klucz do rozumienia, ale też taki mandat wypowiadania się w imieniu wszystkich. Nie, no nie jest ważna ta garstka przyjaciół i ta garstka czytelników, która jest moimi czytelnikami. Nie mam poczucia, że w sensie ani globalnym, ani państwowym mogę cokolwiek zmienić. Jeśli wychodzę na demonstrację, chodziłem, no jeśli chcesz wiedzieć, na wszystkie demonstracje, nie wiem, w Strajku Kobiet, czy wcześniej w obronie konstytucji, no to robiłem to raczej z poczucia takiej własnej wewnętrznego przymusu, może wewnętrznego, ja wiem co, mojego własnego jakiegoś takiego kompasu wewnętrznej przez siebie indywidualnie określanej, nie wiem, przyzwoitości czy czegoś takiego. Diabli wiedzą, też nie chcę używać dużych słów, bo nie lubię takich dużych słów używać. No szedłem, bo szedłem, bo mi się tak podobało. Ale też bez jakiegoś takiego poczucia, że ja cokolwiek mogę, czy cokolwiek zmienię. Oczywiście
obserwując wielki tłum na przykład młodzieży, która wyszła na ulicę Warszawy, był to niesłychanie fajny czas przełom października i listopada, patrzyłem na to zafascynowany, na tę niesłychaną energię taką, która gdzieś się, mam wrażenie, już troszkę zaczęła zatracać. I to było rzeczywiście takie niezwykłe i oczywiście w pełni ich jakby byłem z nimi i popierałem. I wydawało mi się, że to, co robią, jest słuszne. Co pewnie mnie lokuje oczywiście na jakiejś, ja wiem co, na jakiejś okropnej, nie wiem, liberalnej lewicy czy czymś takim, chociaż ja się z wami do lewicy nie zapisywałem, ani lewica do mnie. No to już, to tyle o Polsce mam do powiedzenia. Czy Polska mnie rozczarowała? Nie wiem, czy mnie rozczarowała, raczej nie rozczarowała, ponieważ ja dojścia narodowej prawicy do władzy spodziewałem się od wielu, wielu lat i raczej mam się za takiego człowieka, który po prostu leży na torach i wie, że prędzej czy później ten pociąg musi przez niego przejechać, bo ten pociąg prędzej czy później przez niego nadjedzie, tak? I mam prawicę za taki rzeczywiście taran, który prędzej czy później może mnie zniszczyć, albo upokorzyć przynajmniej, albo sprawić, że mi się odechce. Natomiast nie więcej, no nie mogłem ich zatrzymać, tak? Teraz jest oczywiście moda, ja nie należę do pokolenia budowniczych trzeciej RP, jestem na to jednak trochę za młody. Jest taka moda na rozliczeniowe teksty, takie utrzymane w takiej dość prokuratorskiej manierze z ludźmi, którzy trzecią RP robili i teraz albo się kajają, albo mówią, że popełniali same błędy i jeden czy drugi dziennikarz ich takim tonem powiedziałbym prokuratorskim przepytuje i każe się z tych błędów tłumaczyć i wygłaszać długie ekspiacje. No ja nie mam poczucia, że jestem z tych budowniczych, więc też nie mam za co przepraszać czy żałować, czy mogło pójść w inną stronę. Być może oczywiście to można by spekulować, że gdyby transformacja przebiegła w sposób łagodniejszy, to atrakcyjność dzisiejszych recept populistycznych byłaby niższa i w związku z tym Polska byłaby dużo sprawiedliwszą, prawda, prospołeczną republiką świecką, ale ponieważ raczej szanse na to były nikłe i są nikłe w przyszłości, to mamy to, co mamy i musimy się w tym jakoś albo ułożyć, albo wyjechać. No, tak mi się wydaje. Jesteś człowiekiem zupełnie pozbawionym kompleksów i szalenie stabilnym emocjonalnie. Przeciwnie, jestem furiatem, wpadam bardzo często w takie stany raczej desperackie i pełne czarnych myśli. To tym lepiej, jeśli jest jakiś rys histeryczny w tobie, bo to cię uwiarygodnia jako artysta, jednak, którym też jesteś, jako literat, ale jednak twój wizerunek publiczny jest, no, uprę się, o tyle stoicki przynajmniej, że bardzo wyważony, zdystansowany i spokojny. Nie, to zależy, kogo zapytasz. Pewien lewicowiec nazwał mnie histerycznym uwolem i uważał, że jestem reprezentantem jakiegoś strasznego establishmentu trzeciej RP, który po prostu jest histerykiem z Gazety Wyborczej. Prawica mnie najczęściej albo uważa za histeryka, albo wariata, albo nie lubi, więc nie, mój wizerunek publiczny jest taki, jaki jest w danej bańce, w której żyjemy. Ja nie mam nic przeciwko bańkom, ja w ogóle uważam, że życie się powinno ograniczać do bańek. Ja nie mam też jakiegoś takiego wielkiej potrzeby wychodzenia z bańki gdzieś dalej, może poza jakimś intelektualnym wychodzeniem i wchodzeniem też takie zwarcie i spory, bo to są mnie to ciekawi, bo we własnej bańce się czasami nudzę. Ale nie, stoikiem to na pewno ja nie jestem. W tym mierze, że w każdym razie jesteś zadowolony z tego, kim jesteś. Jesteś bardziej jakby siebie pewny, znacznie mniej jakoś taki rozedrgany, histeryczny i zależny od innych ludzi, niż na przykład ja. Więc mam ci czego zazdrościć, ale tym bardziej mnie to takie stworzenie ciekawi, bo
jesteś demokratą, ba, nawet anarchizującym demokratą, ale prowadzisz życie elitarne i jednak elitarystyczne, wycofane, ale wycofane w taki dziwny sposób, bo wycofane w grono przyjaciół, które jest potencjalnie całą republiką, republik de lettres, a więc jest to takie potencjalnie grono, no właśnie, planetarne. W tym jest pewna atrakcyjna sprzeczność, no bo masz grono prawdziwych przyjaciół, ale twoimi potencjalnymi przyjaciółmi są wykształceni ludzie, czytający ludzie z całego świata. I no, pełen komfort właściwie, bo i nisza, i pewne uniwersum, i spokój. Ja dlatego ja w ogóle nie narzekam, to ja w ogóle jest pod tym względem bardzo dobrze. Ale co to za Żyd, który nie narzeka i jest zadowolony z tego, kim jest? Nie żartuję, bo właśnie może właśnie takim Żydem nie, każdy to ja Żyd narzekam na co innego, to ja trochę narzekałem i trochę tłumaczyłem, że znaczy ja mam oczywiście poczucie, że z kolei te rzeczy no, intelektualne, czy jakieś pisarskie i tak dalej, artystyczne, które ja robię, no, są siłą rzeczy skazane na erozję i raczej odchodzenie w przeszłość, ale nie dlatego, że ludzie przestaną czytać książki, tylko że mam poczucie, że dziedzictwo polskich Żydów będzie z każdym pokoleniem coraz bardziej odchodziło. Okej. Okay. I tutaj w tym sensie jestem anomalią, tak, że gdybym był, nie wiem, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Hebrajskiego, miałbym poczucie, że pracuję no, w bardziej żywym miejscu niż jakieś instytucje studiów żydowskich w Polsce, które za sobą zawsze będą miały cień zagłady i zawsze te pewnie to, co ja piszę, ma za sobą długi cień zagłady i tak dalej, więc w tym sensie we mnie jest jakiś taki smutek wynikający z poczucia, no właśnie, bycia taką resztówką. To tak, no. To bardzo dobrze rozumiem. Ja myślę o zagładzie myślę 10 razy dziennie, ale właśnie dlatego nigdzie się nie czuję u siebie i zawsze się czuję tym Żydem wiecznym tułaczem, zawsze jestem w niepokoju i to ma może podstawy jakieś osobiste, psychologiczne, ale jednak także jakieś kulturowe i dziedziczne. A ty znalazłeś spokój, osadziłeś się w swoim literackim, ale nie tylko literackim, także towarzyskim świecie. Jakby przezwyciężyłeś to fatum Żyda tułacza. I wprawdzie czujesz się jakby ostatnim Żydem, ale popatrz, jaki to jest sukces. Nie jesteś już burżujem, nie jesteś uwięziony w tym stereotypie. Ja w ogóle nigdy nie byłem burżujem. No ale tak sobie masz z tyłu te półki z książkami, więc chcę no, coś burżuazyjnego. Burżuj nie ma półek z książkami. Ale jest, no trochę ma, taki inteligent burżuazyjny, no ma mieszkanie w Warszawie i książki. Mój ojciec tak miał, mój dziadek tak miał, mój pradziadek tak miał, więc a teraz ty tak masz, a ja nie mam. Więc masz te pewne atrybuty stabilizacji, a jednocześnie akceptujesz tą swoją pozycję bardzo wyróżnioną ostatniego pokolenia i w tym wszystkim nie ma ani rozpaczy, ani niepokoju. Jesteś absolutnie wyjątkowy, nawet jeśli to jest sprzeczne wewnętrznie. Nie, jeśli nie, nie wiem, no, to oczywiście nie chcę się tak, nie chcę się teraz tak trochę wewnętrzne czynienia i tłumaczyć nie, rozpaczy i niepokoju. Nie, no niepokoje są, bo sytuacja polityczna mnie bardzo niepokoi. Nie wiem, jak łatwo jest zniszczyć to, co myśmy zrobili, choćby na niwie właśnie studiów żydowskich. Łatwo jest prowadzić cenzurę, zniszczyć wydawnictwa, przejąć, polikwidować dotacje i przejąć instytucje i skierować na przykład narrację z takiej empatyzującej wobec, czy empatycznej wobec ofiar zagłady na narrację nacjonalistyczną, w której Żydzi na przykład będą wyłącznie, ofiary zagłady będą wyłącznie zakładnikami wizerunkowej polityki historycznej nacjonalistycznego państwa polskiego. To można zrobić bardzo krótko i wydaje mi się, że to się może w każdym momencie wydarzyć. Zagłada jako wydarzenie, jako taka bezprecedensowa katastrofa dziejowa, ale też wydarzenie, które na zawsze odmieniło
społeczny krajobraz Polski może być zakładnikiem wyłącznie polityki wizerunkowej, czyli narzędziem uprawiania takiej czy nie innej polityki tożsamościowej polskiej. To jest rzecz, której się obawiam. To jest rzecz powtórka z tego, co się działo w latach 70., kiedy po marcu ten temat żydowski całkowicie zszedł albo został zinstrumentalizowany. I w tym sensie oczywiście mógłbym mieć poczucie, że moja praca jako, nie wiem, tam redaktora Midrasza, autora kilku książek, czy nie wiem, czy redaktora wydawnictwa Usteria, i byłaby bez sensu, tak? Znaczy, że to można oczywiście zmarnować. I tak, i to jest taki lęk, to nie jest lęk egzystencjalny, tu raczej rzeczywiście byłbym wściekły, jeśli się tak wydarzy, to znaczy, jeśli minister Gliński z ministrem Czarnkiem tak zmienią na przykład edukację, czy tak zmienią szkolnictwo wyższe, czy tak wpłyną na zmianę profilu muzeów czy placówek edukacyjnych czy kulturalnych, że one będą przede wszystkim nośnikiem treści tożsamościowo-nacjonalistycznych, no to faktycznie to dla nas już wtedy nie będzie miejsca. Nie dlatego, że nas ktoś tutaj zarąbie siekierą czy wypędzi, bo nas pewnie nie wypędzą, być może nawet nas nie zarąbią siekierą, tylko rzeczywiście zmarnują. Jeśli ja się czegoś boję, to tak już mówimy już o lękach i tak się nieustannie tutaj lirycznie zwierzamy. Jeśli ja na przykład za coś nie lubię Jarosława Kaczyńskiego, no skoro już mówimy tutaj o polityce, to ja go nie lubię chyba tak, jak nie lubiano w latach 80. generała Jaruzelskiego, za zmarnowanie czasu. To znaczy, ja mam takie bardzo silne poczucie, że no pewnie nie jestem w tym zupełnie oryginalny. To znaczy, że każdemu z nas jest dane jakieś pasmo czasu, dłuższe, krótsze, nigdy tego nie będziemy wiedzieć. I z tego czasu Jarosław Kaczyński, wampir, który nas od kilkunastu lat terroryzuje, który pije naszą krew, który żywi się naszymi lękami i niepokojami, który jest człowiekiem właściwie duszą i przynajmniej jedną nogą na tamtym świecie, zwłaszcza po katastrofie smoleńskiej, człowiekiem wyzbytym jakichkolwiek ziemskich zobowiązań wobec kogokolwiek, może nam zmarnować życie, znaczy może nam w tym sensie, że może żyć długo i nam to życie marnować, że my się będziemy nim przejmować, że my się będziemy przejmować tym, w którą stronę on prowadzi kraj, jak bardzo nam nasze osobiste i sprawy, jak w nie wejdzie, jakie nam usta, z przeproszeniem. I to jest rzeczywiście rzecz, której ja się obawiam. To znaczy, to dla mnie to jest taka formacja, która właśnie, to nie o to chodzi, że oni przyjdą i mnie powieszą na latarnię. Nie, oni po prostu, jakby to będzie taka wieloletnia mitręga polegająca na marnowaniu czasu. Inaczej tego nie umiem chyba wyrazić. Tego, że się możesz potem ocknąć, że jesteś o 10 lat starszy, coś zrobiłeś, i ile energii pustej, ile nas zainteresowań, ile poszło jak taki dym marny na przejmowanie się właśnie wampirem. No, ta wampiryczność PiSu jest tym, co mnie najbardziej zresztą w PiSie przeraża. To znaczy, że to jest złe, bo jest właśnie takie żerujące na nas. Jest czymś, co czerpie chyba przynajmniej przywódca tego ruchu, czerpie satysfakcję z naszych niepokojów, naszych lęków i tego, że może nam, ponieważ jemu życie nie wyszło, może nam życie na różne sposoby popsuć. Tak? To, to, Ale czy to, to, to jest... jest coś takiego. Czy to jest I tu się mniej martwię o kraj, tak? Ja raczej się martwię o to, że czas płynie. Patrzyłem na tych młodych ludzi, którzy wyszli na demonstrację, na strajk kobiet, to są ludzie, którzy nie chcą, żeby Kaczyński im zmarnował życie, żeby oni się ocknął w 40 w zamkniętym państwie narodowo-katolickim, tak? I nagle powiedzą, ojej, minęło 20 lat i musieliśmy cały czas na to uważać, cały czas o tym myśleć. Ja jestem zwolennikiem takiej przezroczystej i dość małej władzy,
Pewnie jako liberał tak mam, to znaczy, że faktycznie tego rządu, nie w sensie, że on nie powinien pomagać ludziom, ale władza powinna być czymś, czym my się na co dzień w ogóle nie powinniśmy zajmować. A my zamiast pisać książki, zamiast czytać coś, zamiast się skupić nad kawką przysłowiowym, myślimy o Jarosławie Kaczyńskim i to jest właśnie toksyczne. I myślę, że on tą toksycznością się napędza i z niej żyje. I dlatego rzeczywiście za to go szczerze nie znasz. No ale może Kaczyński okaże się warunkiem koniecznym, inspiracją dla jakiegoś genialnego pisarza, który napisze o tej władzy książkę, która będzie tym, co przetrwa z tej epoki marnowania czasu. Kto wie, powiedz mi, czy Kaczyński to jest postać przygodna, czy to jest postać historyczna, czy to jest postać fantomowa, jakiś właśnie taki manekin, jakiś taki byt jakby nieadekwatny, wtórny, jakiś taki leżący jak kłoda w poprzek historii. Jarosław Kaczyński na pewno bardzo sprawnie rozpoznał te ujemne strony polskiej transformacji po 1989 roku. Tutaj liberałowie mnie zabiją, ale ja uważam, że on rzeczywiście część diagnoz, jakich postawił, nieprawidłowości procesu transformacji i to, w jaką stronę to poszło, trafnie nazwał, albo przynajmniej starał się jakoś opisać w pewnym momencie, to znaczy być może jak bardziej jako krytyk poczynań tej czy innej władzy w latach 90. No a później stał się po prostu maniakiem władzy, a po 2010 roku stał się wampirem. Znaczy ja uważam, że Jarosław Kaczyński, no, sprzedawałem już kiedyś ten pomysł publicystyczny, ja uważam, że Jarosław Kaczyński nie żyje, to znaczy w takim sensie psychoanalitycznym Jarosław Kaczyński nie żyje. Jarosław Kaczyński zginął w Smoleńsku i Jarosław Kaczyński jest wampirem, to znaczy jest kimś, kto jest wyzbyty jakichkolwiek ziemskich zaczepień i zobowiązań wobec takich jak zwykle człowiek ma, wobec, nie wiem, dzieci, żony, kochanki, nie wiem, własnych upodobań, nie wiem, gastronomicznych, turystycznych, jakichkolwiek indziej. I dlatego jest tak bardzo niebezpieczne, to znaczy, bo zazwyczaj, no oczywiście bywali tyrani, i to więksi dużo, i więksi zbrodniarze od Kaczyńskiego, którzy mieli kochanki i kradli, i lubili dobre wina. Ten jego rodzaj ascetyzmu być może nie jest najgorszy na świecie, tak jak on nie jest oczywiście najgorszy na świecie. Wszystkie porównania, nie wiem, Stalina czy Hitlera nie mają żadnego sensu i są obraźliwe dla ofiar. Natomiast sam ten fakt takiego wiszenia w powietrzu, tego, że on nie ma żadnych tutejszych zabezpieczeń poza nagą władzą, żadnych pasji, żadnych, nie wiem, mógłby zbierać motyle, mógłby, nie wiem, pić, kolekcjonować whisky, no cokolwiek mógłby robić, coś, co nie będzie nagą władzą, jest straszne, ponieważ póki on żyje dla władzy i póki żyje, tę władzę będzie chciał sprawować. A ponieważ jest toksyczny, jest właśnie w taki sposób wampiryczno-toksyczny, czy żywi się też naszymi niepokojami, lękami, buntem. Ja myślę, że on się bardzo ucieszył z tych ostatnich tych. Oczywiście mógł być trochę przestraszony, jak mu tam demonstrowano na Mickiewicza, ale jak widziałem te 82 samochody policyjne, wyglądało to upiornie, skądinąd. Też tam byłem. Żadna władza wcześniej nie wykazała się takim poziomem serwilizmu wobec samozwańczego dyktatora w Polsce. Na pewno od 1989 roku, bo tutaj jeszcze, bo cały ten napęd tego, prawda, tego tych sił policyjnych, to nie jest lęk przed tymi demonstrantami, tylko to jest po prostu, napędem jest serwilizm, chęć podlizania się kapryśnemu naczelnikowi. Sama ta idea naczelnikostwa jest rzeczywiście, jak już tak rozmawiamy o ustroju państwa, ja uważam, że jest głęboko upokarzająca. Jeśli coś mnie upokorzyło w ciągu ostatnich lat, to to, że gdy różni prawicowi intelektualiści, nie mówię o dziennikarzach, ale mówię o politologach,
cieszyli się z idei naczelnika. To znaczy, że demokratyczne państwo prawa ma mieć jeszcze dodatkową anomalię w postaci no właśnie kogoś, kto jest przywódcą partii i jednocześnie tym takim no trochę operetkowym, a trochę jednak groteskowym, a trochę jednak realnym ośrodkiem władzy, no, która się w ogóle nie mieści w jakichkolwiek konstytucyjnych, prawnych ramach. I że oni uważają, że to jest dobrze, że to jest to szarpnięcie cuglami, że to jest to, ta zmiana, która jest Polsce potrzebna, że pozytywizm prawny jest czymś z zasady złym, podejrzanym, rzeczą cudzoziemskim, a nam potrzeba takiego przewodnika narodu, posiadającego jakieś takie nadzwyczajne kompetencje w dziedzinie władzy. I to, co się teraz dzieje, ten bunt połączony oczywiście z realnym protestem przeciwko biowładzy, no bo zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej to jest po prostu pokaz biowładzy. Znaczy, my was możemy zrobić z wami wszystko i was, młode kobiety przede wszystkim, bo to je w pierwszej kolejności dotyczy, możemy dowolnie zeszmacić, my przede wszystkim faceci siedzący w Sejmie. Znaczy, możemy wam pokazać, że jesteście niczym, bo my stanowimy prawo, drugą częścią tych protestów był protest przeciwko tej niesłychanej anomalii, co błyskawicznie rozpoznano, organizując protesty czyna Mickiewicza pod tym bliźniakiem Kaczyńskiego, czy na Nowogrodzkiej. Tam jest realna władza i ta władza jest nienormalna. Ona jest nienormalna nie dlatego, że Kaczyński ma poglądy narodowo-prawicowe, tylko jest nienormalna dlatego, że to jest jakby taki zupełnie rozsadzający ład prawny element polityczny, no w dodatku, jak już powiedziałem, egzystencjalnie wiszący w powietrzu. Nie jest dobrze, kiedy dużym krajem europejskim rządzi ktoś, kto psychicznie nie żyje. Przed piosenką chciałbym jeszcze dopytać, czy skoro jesteśmy w takim upokorzeniu, w takiej zależności od takiej no, figury zdefiniowanej w gruncie rzeczy w kategoriach psychologicznych bardziej niż historyczno-politycznych, skoro więc jesteśmy tak w takiej przygodności zanurzeni i bezradni wobec niej, takim zatrzymanym kadrze historii, to czy jesteśmy w czasach historycznych mimo wszystko? Czy Polska przeżywa czas historycznie doniosły? Czy też właśnie jest w regresie, w zastoju, spóźnia się, skazuje się na długie dochodzenie do tego miejsca, w którym się na przykład po pandemii znajdzie świat? Czy masz poczucie, że w ogóle nasze pokolenie żyje czasem nadzwyczajnym, czasem historycznym, czy też właśnie w jakimś takim ponowoczesnym, jakimś rozgardiaszu, w jakiejś takiej dyseminacji ogólnej, rozpadzie, który traci jakieś ukierunkowanie, traci strukturę. Bo jeśli to drugie, jeżeli my jesteśmy jakoś tak w takiej dekonstrukcyjnej, rozkojarzonej epoce, nie epoce, no to też nasze biografie, nasze życie znika ze sfery ogólności i właściwie może się toczyć tylko prywatnie. Czy wierzysz, że nowoczesność jeszcze pracuje, że jesteśmy historyczni, że mimo tego tej groteskowości Kaczyńskiego, mimo tego upokorzenia i tego regresu, jesteśmy w jakimś chwalebnym czasie? Ja nie wiem, czy jesteśmy w chalebnym czasie. Znaczy, żyjemy na pewno w ważnym czasie historycznym, bo na naszych oczach się kończy, zmierzcha długi powojenny okres liberalnych demokracji. To i wzrasta wszędzie na świecie prawicowy populizm, rzadziej lewicowy dzisiaj, prawicowy populizm, który już zatarł nam granice na prawicę i lewicę, prawda, dokumentnie i pokazał, że wszystkie rachuby no i takiego równostajnego progresu, jakieśmy sobie wyobrażali,
wzięły w łeb. To znaczy nas czeka być może jakaś i wielka katastrofa klimatyczna, i wielka katastrofa polityczna. Być może jedna czy druga wojna, bo myśmy się już przyzwyczaili, zwłaszcza w naszej części świata, już dokumentnie przez wojnę przejechaną, że tej wojny nigdy nie będzie, ale oczywiście ona się może kiedyś zjawić, chociaż nie sądzę, że tutaj, ja tutaj nie uważam, że ktokolwiek chciałby w najbliższych dziesięcioleciach na Polskę napadać, ani nie zrobią tego Niemcy, ani nie zrobi tego Rosja, więc w związku z tym Polska jest jej nieważna i nie ma powodu jej, nie ma powodu na nią dbać. Natomiast Polska, która jest tyleż nieważna, co włączona do świata, przeżywa te same procesy, które się dzieją na świecie, to znaczy właśnie wzrost niepokoju. Chyba takim rzeczywiście podstawową emocją dzisiaj na świecie jest niepokój, chaos, zacieranie się różnych dotychczasowych układów politycznych i znaczeń, brak pewności co do przyszłości. Tutaj oczywiście te procesy Polski nie ominęły, więc w tym sensie no na przykład PiS Kaczyńskiego jest wyłącznie jakimś takim narzędziem historii, niż czymś, co miało jakieś cechy demiurgiczne, prawda? Natomiast czy my jesteśmy przez to mniej czy bardziej wyjątkowi? Nie wiem, bo ja nie wiem, znaczy być może nie należy żyć w bardzo wyjątkowych czasach, bo co, jakbyśmy żyli w czasie II wojny światowej, tak, bo byśmy wylądowali w Treblince albo byśmy jakoś przeżyli, nasze życie byłoby wyjątkowe w tym sensie jako przeżywców, ale czy to lepiej? Nie, no ja uważam, że lepiej żyć w takiej półglątwie, nawet jeśli to jest półglątwa, niż w czasach jakichś absolutnie wyjątkowych. A ja już wolę jako taki zawodowy dekadent żyć nawet i w Polsce Jarosława Kaczyńskiego niż generalnym gubernatorstwie. Tak? No dobrze, ale czy ta glątwa jest glątwą tylko dla nas? Czy sądzisz, że może stanie się ona trochę bardziej klarowna z punktu widzenia kolejnego pokolenia? No ktoś będzie pisał za 50 lat o naszych czasach, o naszym pokoleniu. Być może stanie, niektórzy z nas będą bohaterami, inni przypisami takiej opowieści o tym, co się działo wtedy w Polsce, w Europie i na świecie. Czy w ogóle, czy ta glątwa jest rzeczywista, czy po prostu to zawsze tak jest, że człowiek po prostu nie wie, w jakich czasach żyje i to będą troszkę tak jest, że nie wie, w jakich czasach żyje, troszkę tak jest, że nie wie, w jakich czasach żyje, no chyba, że go rzeczywistość już naprawdę uderzy obuchem w łeb, że jak ktoś żył podczas II wojny światowej, to wiedział, że pod hitlerowcami, a tak to nie, troszkę nie wie. Ale ja bym się także też bardzo nie kłopotał, jak zostaniemy zapamiętani. Może w ogóle nie zostaniemy zapamiętani, może planetoida uderzy w Ziemię, może się mamy tym zupełnie co przejmować. Są autorzy, którzy się przejmują, czy będą ich czytać za 100 lat. Nie, mnie się to zupełnie jakoś nie jestem się w stanie tym przejąć. Ja pod tym względem jestem bardzo jakby teraźniejszo tutejszy. No. Ja nie chciałbym, żeby jakaś duża siła kosmiczna czy polityczna no, zniszczyła mi to, co zostało mi dane, czyli jakieś pasmo czasu moje. I o to się obawiam. Natomiast jak zostanę zapamiętany, co będą o mnie myśleli za 100 lat, to w ogóle nie umiem się tym przejąć. Ta zgoda na siebie i swoje czasy jest czymś naprawdę godnym podziwu i zdumiewającym. Ale ja w ogóle się nie zgadzam na moje czasy. Ale to, że godzisz się ze swoją kondycją, jesteś, jak to teraz mówią, ale to jesteś resilient, teraz tak mówią na takich, prawda? Jest taki odporny na rzeczywistość, mocno w sobie umocowany, substancjalny. No przeciwnie, no właśnie wygłosiłem długie przemówienie, że nie jestem odporny na rzeczywistość, bo mam poczucie, że jakieś siły zewnętrzne marnują mój czas i energię, więc odporny nie jestem i że się boję, że różne mój własny, tak z przeproszeniem, dorobek zostanie zmarnowany.
A jednak. Więc, no nie, no to powiedziałem, że bardzo łatwo jest administracyjnymi metodami, nie wiem, no, zniszczyć dorobek na przykład studiów żydowskich, tak? Czy doprowadzić do tego, że kolejne pokolenie polskich uczniów nie będzie się uczyło o zagładzie, albo będzie się uczyło o zagładzie wyłącznie w kontekście Polaków niosących pomoc. Albo no, to oczywiście takie rzeczy można zrobić i w tym sensie autorzy, nie wiem, książek, którzy poświęcili ileś lat własnego życia na, ja wiem, no choćby opisywanie tych ciemniejszych kart polsko-żydowskiej przyszłości, mogą faktycznie no, walić głową w ścianę i powiedzieć sobie, no tak, no myśmy się napracowali na marne, tak, no bo wystarczy zmienić programy szkolne, kurikula i ten, i przepadniemy, tak, można wprowadzić cenzurę i wtedy przepadniemy, więc tego oczywiście bym się obawiał, mój dorobek aż taki nie jest, też zajmowałem się takimi rzeczami, no musiałby powstać jakiś straszny reżim, który zabroni ludziom czytać Joyce'a albo Kawkę, albo moje książki. Moje książki najpierw będą nikomu niepotrzebne, znaczy one zresztą obecnej, żadnej władzy one nie były potrzebne, tak jak wydaje mi się, że pismo Midrasz nie było potrzebne żadnej władzy, znaczy oczywiście jakaś władza mogła się nim chwalić, że daje pieniądze, jest dobra dla Żydów, ale na szczęście myśmy jakoś mieli więcej szczęścia niż rozumu i nas propagandowo nikt nie wykorzystywał. I tutaj bym się oczywiście bał, gdyby ktoś chciał mnie propagandowo wykorzystać, ale póki co się nie dzieje i więc sobie pchamy naszą wielką taką kulę, jak taki żuk gnojarz, wiesz, który pcha do przodu łapkami i ono jakoś funkcjonujemy, no. Pan Edward napisał, jednak potrzebni są ludzie mądrzy. Właśnie, mi się wydaje, że ty jesteś skazany na legendarność, to znaczy poczucie subiektywne, poczucie błogosławionej nieznaczności i prywatności jest iluzją i czym dalej w las, tym będzie więcej drzew sławy. Nie wiem, czy sławy. Ja po prostu mam taką dość dystans do inteligentów i intelektualistów, którym się wydaje, że swoimi językami lepią kształt świata i są strasznie społeczeństwu potrzebni. Nie, bez przesady. No. Ja ci do końca nie wierzę. Ja teraz zagramy piosenkę, ale ja bym chciał te wątki narcystyczne jeszcze trochę podrążyć. Niekoniecznie już odnośnie do ciebie, ale bardziej mnie nawet interesuje narcyzm tych wielkich ludzi, którzy może też za życia nie myśleli, że są wielcy, ale mimo wszystko trochę przeczuwali, że mogą coś znaczyć i to dawało im, ta próżność dawała im napęd do pracy. No, będę cię chciał zapytać, czy Kafka mógł sobie wyobrażać, kim się stanie po śmierci, że zostanie zidentyfikowany jako wielki klasyk literatury. Ja mam problem z narcyzmem, który trzeba właściwie zagospodarować. Każdy z nas jest trochę próżny, każdy twórca potrzebuje pewnego naddatku, jednak nadziei, poczucia własnej wartości, nawet jeśli ogólnie jest człowiekiem skromnym i nieśmiałym. Ale teraz myślę, że potrzebuje, tu między nami nie ma żadnej polemiki, tylko ja to odnajduję w oczach każdego poszczególnego czytelnika, a nie w państwie i społeczeństwie. Tutaj, tu się pewnie różnimy, czy w historii. W ogóle mnie nie obchodzi, kto będzie mnie czytał za 100 lat. Tak, ja rozumiem, że Piotr Paziński jest bardzo antyheglowski i nie wierzy w ogólność. Nie wierzy ja w ogóle nie wierzę w istnienie Hegla. Ja jestem, wiesz, tutaj zdradzimy od razu przed przerwnikiem muzycznym, że my z Janem Hartmanem znamy się wiele, wiele lat i chyba na naszym pierwszym spotkaniu 20 parę lat temu strasznie się pokłóciliśmy o Georga Friedricha Hegla. No. No tak, którego ja sobie przyswoiłem jako takiego intelektualnego ojca. A ja nigdy go nie cieniłem jako intelektualny. Nie można się rozstać z własnym ojcem. Jak już kogoś się adoptuje na ojca, to on to musi zostać, bo inaczej zdradzimy samych siebie. Piosenka. Szurum burum, a na polu wiatr do wtór, a na chmurze Waldora.
dłonie masz, jak konwalię, noc pachnie na. Jesteśmy ponownie. To jest audycja Mondrale w Radiu Reset Obywatelski. W każdy piątek na żywo od 17 do 19 spotkania z polskimi intelektualistami. Na żywo piątki, a na zawsze na YouTube, w Facebooku i na innych nośnikach w internecie. Pytanie sprzed przerwy na piosenkę dotyczyło narcyzmu, próżności, poczucia własnego znaczenia, nadziei na to, że będzie się kimś znacznym. Jako że Piotr jest literaturoznawcą, jest specjalistą od przynajmniej kilku wielkich pisarzy, chciałem się zapytać, już nie będę go męczył, bo ciągle pytałem o niego. Chciałem się tym razem zapytać o tych pisarzy, o tych twórców. Czy oni jakoś rozumieli swoją wielkość? Czy to wyobrażenie o własnym znaczeniu, wyjątkowości pomagało im tworzyć, czy ich jakoś kształtowało?
No i w ogóle czym jest wielkość w odniesieniu do tego subiektywnego poczucia jakiejś wyjątkowości czy wyjątkowego talentu? Czy taki na przykład Franz Kafka, którym tak się przecież pasjonujesz, albo James Joyce, czy oni wiedzieli, kim są w ogóle? Oj, nie wiem, no, po Kafce mamy dzienniki z jego rozlicznymi wypowiedziami na temat siebie i swojej kondycji i egzystencjalnej, pisarskiej, ciekawszymi, mniej ciekawymi. Wiemy dobrze, że Kafka nakazał Maxowi Brodowi zniszczyć większość swojej twórczości, czego Brod nie wypełnił, no ale w przekonaniu, że jest ona dalece niedoskonała do tego, co on sobie jako pisarz umyślił. Za życia jednak wydał 4 tomiki z niektórymi opowiadaniami, więc pewnie miał i czytał przyjaciołom Proces i Zamek, więc pewnie miał poczucie, że jest to coś warte. Czy myślał o sobie za 100 lat? Nie wiem, nie umiem powiedzieć, raczej nie przypominam sobie takich wypowiedzi Kafki. Kafka raczej zawsze podkreślał swoje własne wewnętrzne wyobcowanie. No i tę swoją tragedię, że nie kontrolował, czy nie panował do końca nad swoim procesem twórczym. Kafka tak naprawdę chciał być taką maszyną do pisania i bardzo cierpiał z tego powodu, że ta maszyna się ustawicznie zacinała, że miał inne sprawy, że do pewnego momentu, póki się nie rozchorował, pracował w biurze i marnował czas. No jest to człowiek, który jednak się ucieszył, że zachorował, tak, że teraz będzie miał cały zewnętrzny świat z głowy i będzie mógł poświęcić się literaturze. Co do Joyce'a, to Joyce był rzeczywiście przekonany, że Ulysses jest dziełem przełomowym, wypowiedział się na tym wielokrotnie, roztaczał wokół siebie taką atmosferę. No, tajemniczości, lubił akolitów, którzy mu chodzili, miał chyba poczucie, no jednak musisz mieć poczucie własnej wielkości, wielkości tego, co stworzyłeś, żeby powiedzieć, że włożyłem w moją książkę tyle zagadek, żeby przez 1000 lat badacze głowili się nad nią. To jednak jest dość wysoki poziom narcyzmu, ale też chyba i takiego poczucia własnej wartości. Więc tutaj byliby przeciwieństwem, że Joyce lubił siebie i lubił to, co napisał. Kafka siebie nie cenił, był całe życie zgnębiony, przekonany, że to, co stworzył, jest dalece odległe od jakiegoś ideału, który sobie umyślił. Cierpiał nad tym, że nie jest właśnie, jest niewydajny i chaotyczny. Że zbyt wiele tutaj produkuje rodników notatek, a za mało takich rzeczywiście gotowych dzieł. No więc inni, więc jeśli Joyce'a bym podejrzewał o to, że myślał nad tym, jak będą czytać Ulyssesa za 100 czy 200 lat, to Kafki raczej bym o to nie podejrzewał, ale nie pamiętam, on narcyzm płata różne figle, więc może i Kafka myślał o tym, jak zostanie zapamiętany przez potomnych. A czy literatura się staje ważna wtedy, kiedy jest autentyczna w tym sensie, że dla autora jest ekspresją jego wewnętrznych konfliktów, jakąś autoterapią wyrastającą z jakiegoś bólu, czyli ważność dzieł literackich, tych wielkich, polega na tym, że odsłaniają wielkość swoich autorów, czy też dzieło literackie może być tworem talentu autonomicznym, wyobcowanym od osoby pisarza, który może nie dorównywać swojemu dziełu. Czy w ogóle sobie wyobrażasz coś takiego jak taka semantyczna lektura, która traktuje dzieło literackie w oderwaniu od
twórcy jako właśnie takiego prerekwizytu tego dzieła, który jakby nie dorównuje mu pod względem swojej wyjątkowości. Czy też odwrotnie? Ja sobie wyobrażam oczywiście i myślę, że duża część literatury światowej to jest literatura, która jakby przewyższa twórcę albo na różne sposoby wyobraźnią, moralnością i tak dalej. A jak to jest możliwe? Czy jest w ogóle? Nie wiem, no to nie wiem, no ktoś może być po prostu sprawnym autorem i jednocześnie dosyć marnym człowiekiem i to się jakoś książki mogą być mądrzejsze od ludzi i to się jakoś tak składa i nie ma tutaj jakiejś wielkiej w tym chyba filozofii ani sprzeczności. Literatura, którą się zajmowałem, to znaczy ten pomysł strukturalistyczny, bo to przecież strukturalizm już całkowicie odseparował autora, raczej go starał się go wyprowadzić z dzieła i zajmować się wyłącznie dziełem. Jest mi o tyle odległy, że duża część tych rzeczy, którymi ja się jakoś tam zawodowo zajmowałem, ja też pewnie i czytałem, to były jednak książki, w których autor się zaznaczał bardzo silnie. Ulysses Joyce oczywiście nie jest opowieścią autobiograficzną, natomiast nie ma co ukrywać, że Stefan Dedalus jest alter ego Joyce'a z 1904 roku. Jego częściowo portretem jest grą autora z bohaterem. Zawsze takie figury, nie wiem czy tylko charakterystyczne dla modernizmu, albo pewnie nie, ale mnie pociągały. Kafka też jest silnie autobiograficzny, chociaż oczywiście ani procesu, ani zamku nie nazwiemy autobiografiami w żadnym razie, ale też trudno Kafkę wyprowadzić jednoznacznie i powiedzieć, że wyjmujemy autora i oto będziemy się zajmowali wyłącznie tekstem. I gdzieś to pogranicze by interesowało i takie migotanie, obecność i nieobecność autora we własnym dziele. Czy to będzie dzieło plastyczne, czy dzieło literackie, czy nie wiem, czy teatralne, tak? To znaczy taka autorska sygnatura, która na różne sposoby się pojawia, potem znika. Ten stan taki właśnie pomiędzy, bo w ogóle te stany pomiędzy są najciekawsze, w tożsamościach ludzkich są najciekawsze. Ja wiem, co może w polityce są najciekawsze. Może nasz stan pomiędzy polityczny jest właśnie dlatego ciekawy, że on jest z jednej strony glątwiasty i nieprzyjemny, ale z drugiej strony coś zapowiada, coś radykalnie innego niż to, co mamy. No i tak samo jest z literaturą. Wydaje mi się, że oczywiście Joyce'a można interpretować na 100 różnych sposobów i o Ulyssesie napisano wagon książek i można to zrobić strukturalistycznie, można zrobić psychoanalitycznie, można samego Jamesa Joyce'a całkowicie wyprowadzić z tego świata. Można to przeczytać topornie, wyłącznie jako jakąś taką beletryzowaną autobiografię z siebie samego z roku, jako 22-latka z roku 1904. Natomiast wydaje mi się, że najciekawszy jest ten styk z tego, że on wprowadza siebie niefikcyjnego, w literacką fikcję. Część bohaterów ma swoje pierwowzory literackie, część ich zupełnie nie ma. I to mnie pociągało, kiedy pisałem jakieś swoje rzeczy, kiedy miałem poczucie, że łączę tutaj właśnie fikcję, czy jakieś moje własne wspomnienia, własne doświadczenia. No z postaciami, z których część to są konglomeraty różnych ludzi, którzy naprawdę żyli. A część to są postacie wymyślone, ale w tym sensie wymyślone, że jakoś tam prawdziwe. Tutaj bym szukał jakiejś prawdy, nie wiem, artystycznej, jeśli tak się można wyrazić. Tak a propos tej psychoanalizy, czy sądzisz, że literatura może być w ogóle zdrowa? Czy zdrowie nie jest zbyt trywialne, żeby być środowiskiem sztuki? Bo no, psychoanaliza się ukierunkowuje na pewne aspekty charakterystyczne życia psychicznego, no, ale szerzej można mówić o zdrowej, stabilnej psychiczności i takiej właśnie konfliktowej, nieuporządkowanej, czy cierpiącej. Czy masz takie romantyczne przekonanie, że to, co wielkie w twórczości artystycznej, w szczególności literackiej, musi być okupione cierpieniem, niepokojem i zanurzone w takiej właśnie niespokojnej historyczności. Czy też zdrowie też jest twórcze?
To ale zdrowie w jakim sensie? Zdrowie psychiczne, czy zdrowie historyczne, zdrowie historyczne, epoki? Tak, no, i psychiczne do autora. Pewnie mamy wiele książek, które powstały w dość stabilnych czasach. Nie wiem, no tak trzeba by przelecieć się przez półkę z literaturą światową i się zastanowić, który z pisarzy był tak trywialnie zdrowy. Jednocześnie ja wiem co... Żył w dosyć stabilnej rzeczywistości. I po prostu brał i pisał. No, Balzak może, ja wiem co. Ale też zagoniony mieszczanin, też ciągle za pieniędzmi, ciągle jakieś kłopoty, produkował tych książek jedną za drugą. W epoce, no, w sumie dosyć stabilnej, bo ta mieszczańska epoka Balzaka jest dosyć stabilna, prawda? A jednocześnie... No, jednocześnie nie wiem, czy zdrowe. Nie, to strasznie jakieś trudne. Ja nie wiem. A co do momentu historycznego? No, Kafka pisze podczas I wojny światowej, której właściwie z wyjątkiem jakichś bardzo drobnych aluzji nie ma w ogóle w jego książkach czy w jego tekstach, co można wskazywać na jakąś taką radykalną separację losu i historii i literatury i człowieka. W Ulyssesie Joyce'a pisanym podczas I wojny światowej, też I wojny światowej nie ma. No, a niektórzy się tam dopatrywali jakichś bardzo drobnych aluzji, ale niewątpliwie no, największa podówczas dziejowa katastrofa jest tam nieobecna. On się zajmuje czymś zupełnie innym, więc widać, że można zachować, ja wiem co, może właśnie takie zdrowie psychiczne i w tej kolejnych curyjskich kawiarniach pisać książkę mimo frontu. A jednocześnie się na przykład panicznie bać, bo Joyce się, jak twierdzą biografowie, panicznie bał przez 4 lata mieszkania w Szwajcarii, że ci Szwajcarzy go być może wyrzucą gdzieś, tak, i on się znajdzie albo z powrotem w Irlandii, albo jako brytyjski obywatel będzie musiał pojechać do Anglii, albo nie wiadomo, co się z nim stanie, więc to też nie był los pewny. To on nie ma odzwierciedlenia w Ulyssesie, ale co pokazuje, że być może potrafił zapanować, tak, i się jakoś tak wycofać, bo zajął się inną epoką. Ale może gdzieś się odcisnął, nie wiem. No powiedz mi, bo jeszcze chciałem naszej audycji, której nam jeszcze zostało, tej rozmowy koło 20 minut, poświęcić fragment sprawom religii. Jesteś szczególnie predestynowany, żeby wypowiadać się o miejscu doświadczenia, czy takiego przetworzonego literacko doświadczenia religijnego, bo po pierwsze się w dużej mierze tym zajmowałeś, a po drugie no sam masz jakiś osobisty stosunek do religii, jesteś, no co tu dużo mówić, no jednak znawcą także Biblii, Tory i tej literatury religijnej żydowskiej, znasz język hebrajski, co jest wielką rzadkością. Bardzo dużo wiesz o tym, chociaż zdaje się, jesteś tak, powiedzmy sobie, powierzchownie religijny, to znaczy jakoś tak uczestniczysz okazjonalnie w jakichś wydarzeniach religijnych. No ale jesteś z Biblią bardzo związany i twój kształt żydostwa też jest zabarwiony judaizmem, bardzo intelektualnie jakby takim uświadomionym, informed Judaism, jeśli tak można powiedzieć. I stąd to moje pytanie, czy w tym z natury rzeczy wyobcowanym, refleksyjnym, krytycznym życiu, stylu życia intelektualisty, literata, jest jakieś bezpieczne miejsce dla doświadczenia religijnego, czy ono jest tylko używane, jest tylko przedmiotem refleksji, czy jest jakby tylko hermeneutycznie konsumowane? Czy też właśnie istnieje coś takiego jak religijność intelektualisty, religijność krytyczna, która się może wyzwala z bezpośredniej mitologiczności i obrzędowości, ale pozostaje autentyczna w jakimś takim jądrze moralno-metafizycznym. Czy możesz, czy jak krótko mówiąc, wierzysz w niezastępowalność doświadczenia religijnego? Ojej, to strasznie trudne pytanie. Czy ja wierzę w jakoś pewnie wierzę w niezastępowalność doświadczenia religijnego, chociaż ja się nie uważam za osobę szczególnie religijną.
ani nie potrzebuję obrzędów. To, że ja dwa czy trzy razy do roku urządzam, pamiętam o świętach żydowskich, jak Nowy Rok, czy Sądny Dzień, czy Pesach, to nie wiem, czy to jeszcze ze mnie robi osobę religijną. Na pewno ja nie lekceważę doświadczenia religijnego. W tym sensie ja mogę być agnostykiem, ja mogę być bezbożnikiem, ale na pewno nie jestem tym wierzącym ateistą, który uważa, że religia to jest przeżytek, opium dla ludu, że Tora, że Biblia to jest stek bzdur, to jest śmieszna książka ze śmieszną bozią. Czy Pan Bukiem, jak lubią pisać tacy zawodowi ateiści, że jest to po prostu bzdur, albo jest to po prostu książka zła, z której całe zło wypływa. Mnie Biblia interesuje przede wszystkim na wielu poziomach. Biblia to jest biblioteka książek. To jest zawsze tłumaczę studentom, że nie ma czegoś takiego jak Biblia. Biblia to są te książki, to jest półka różnego rodzaju tekstów historycznych. W Biblii jest mówię w Biblii, ale tak naprawdę powinienem powiedzieć w Tanachu, czyli w tym korpusie tekstów. Jest miejsce i na poezję erotyczną, i na pieśń nad pieśniami, i na poezję żałobną, i na hymny jakieś pochwalne i błagalne. Do transcendencji i na historię, i na wiele innych tekstów, które ja sobie bardzo lubię czytać, tak jak lubię właśnie biblijny hebrajski. I tutaj podchodzę do niego tak jak, nie wiem, tak jak wielcy izraelscy pisarze doby współczesne, jak Amos Oz czy Meir Szelef, o którym wczoraj miałem wykład, którzy uważali się za ludzi świeckich, ale niemniej czytali, czy czytają jak Oz Tanach, no jako skarbnice po prostu i postaci, i bohaterów, sytuacji. Ja uważam, że Biblię spokojnie może czytać bezbożnik, to znaczy ktoś, kto rzeczywiście nie wierzy w transcendencję, czy nie wierzy w Boga takiego, jak podaje do wierzenia, czy to rabiniczny judaizm, czy na przykład chrześcijaństwo jakiejś tam dowolnej denominacji. Po pierwsze dlatego, że te księgi Tanachu, Tora i kolejne księgi to są opowieści o ludziach, niekoniecznie o Bogu, ludziach w różnych sytuacjach. Zawsze podaję przykład Jakuba, który ucieka w Księdze Rodzaju z Berszewy, ponieważ oszukał swojego ojca, wyłudził pierwolództwo, oszukał brata i przy pomocy matki ucieka z domu i budzi się na tej strasznej, upiornej pustyni, gdzie ma sen z drabiną. To oczywiście można przeczytać bardzo teologicznie jako tekst o Bogu, ale można to przeczytać jako tekst o tajemnicy istnienia, jako tajemnicy, jako czymś przerażającym, jako budzi się przerażony, mówi, jak straszne jest to miejsce. Oczywiście mówi też, że być może jest tam Bóg, co przez to rozumie, czy on przez to rozumie no, taką twardą transcendencję filozofów i duchownych, czy rozumie jakąś otchłań siebie samego, wszechświata, pustki ogarniającej go czerni czy na tej pustyni, to nie, ja tego nie przesądzam. Ja tylko stwierdzam, że ten tekst jest niesłychanie frapujący, interesujący, że na przestrzeni dosłownie 10 wersetów kryje się jakaś tajemnica. Ja chyba wyrastam z literatury, znaczy rzeczywiście z modernizmu, który był mi bliski i z takiego gestu, To może niektórych zdziwi, mnie jest bardzo bliskie witkacowskie pojęcie tajemnicy istnienia. Ja to w ogóle nie pakuję do tego jakiejś, znaczy ja uważam, że rzeczywiście, że istnienie w sensie bytu, w sensie istnienia nas samych i świata kryje w sobie jakąś taką nieredukowalną tajemnicę, którą można, nie jesteśmy ani bytowo autonomiczni, ani nie jesteśmy stwórcami nas samych, jesteśmy raczej albo tworami innych, jesteśmy tworami naszych rodziców, jesteśmy jakimiś atrapami istnienia. Napisałem teraz ostatnio książkę o manekinach, gabinetach figur woskowych i lalkach, starając się zrozumieć, dlaczego one tak zawierają w sobie taki ładunek tego, co niesamowite. No. Stoją gdzieś pomiędzy życiem a śmiercią, między byciem i niebyciem i każą nam zadać pytania o tę naszą kondycję.
Więc jeśli moja jakaś taka zupełnie prywatna religijność, to by była religijnością, no tak, tego co niesamowite, tego co jest jakąś tajemnicą istnienia. Wydaje mi się, że świat się nie da tak po prostu objaśnić racjonalnie, że jesteśmy gdzieś wewnątrz siebie samych głęboko poróżnieni, skłóceni sami z sobą i ze światem. No, a dlatego też bym nie nazwał siebie takim twardym ateistą, który po prostu wie na przykład, że świat jest po prostu immanencją, a takie święte, śmieszne książki, jak to lubią właśnie zawodowi ateiści mówić, o Panu Bóg i różnych gusłach, to jest tylko zbiór zabobonów. Tak samo jakbym się nie nazywał człowiekiem wierzącym, przez co rozumiem kogoś, kto naprawdę uznaje istnienie jakiejś takiej zupełnie zewnętrznej wobec świata i jego samego istoty transcendentnej, nadprzyrodzonej, która dała mu prawo, moralność i być może w takim opatrznościowym geście czuwa nad jego życiem. Raczej im pewnie bliżej do gnozy, do tego, że wyłoniliśmy się z jakiejś takiej strasznej, czarnej pieczary, do której być może wrócimy. Do gnozy też mi pewnie jest blisko, dlatego że ja wcale nie jestem przekonany, że istnienie jest lepsze od nieistnienia. Tak? To znaczy, że nasz świat jest lepszy, ponieważ zaistniał. Być może za nieistnienie jest lepsze. A w ogóle jest mi gdzieś blisko do duchów, do postaci, ja wierzę w duchy, znaczy wierzę w duchy, właśnie nie wierzę w duchy, bo wiara jest stwierdzeniem, jest inną formą epistemologicznego, prawda, potwierdzenia, że coś jest. My to osłabiamy, że to nie jest wiedza, to nie jest episteme, to jest doksa, ale tak naprawdę stwierdzamy to samo, że wierzymy, że coś tam jest. Tutaj między wiarą a wiedzą wcale nie ma takiej wielkiej różnicy. Ja raczej odczuwam pewnego rodzaju obecność, tak jak odczuwam silnie obecność z różnych zmarłych i zdarza mi się to często, że tych zmarłych jeszcze raz spotykam, że widzę twarze ludzi, którzy kiedyś odeszli. Tak samo odczuwam jakąś namacalną obecność duchów, tak samo odczuwam namacalną obecność pewnej pustki po czymś. W Polsce jest to pustka po polskich Żydach, taka pełna dziur i uskoków rzeczywistość, dalece nieciągła, bo nas podziurawiona, jej nie ma. I stamtąd się coś wyłania, czy to coś się wyłania, to jest hebrajski Pan Bóg, czy raczej pustka po Panu Bogu, którą ja zalepiam hebrajskimi wersetami Tanachu, to ja już nie wiem, no pewnie wszystko po trochu. Bardzo sympatyzuję z tą metafizyczną postawą i to słowo zanieistnieć przyjmuję do swojego języka i polecam to również innym. No ale to on wprowadził je do polszczyzny Bolesław Leśmian, a nie ja, to od razu musimy to sprostować. Teraz Leśmian napisał jakiś taki traktat o zaświatach, czy to jest z tego, jak to się tam nazywało? Leśmian napisał kilkanaście różnych traktatów, czy kilkadziesiąt różnych traktatów o zaświatach. Leśmian jest tym poetą, który mi stale towarzyszy. Tu od razu zdradzę słuchaczom, że właśnie na moim biurku leży 8 książek o Leśmianie, bo zajmuję się ostatnio tematem grozy i opowieści niesamowitych i ten Leśmian mi się bardzo dobrze z tym z różnych względów komponuje, więc mam na biurku obecnie kilka tomów Leśmiana, kilka książek o Leśmianie i objaśnianie marzeń sennych Zygmunta Freuda i to są moje obecne lektury. To znaczy będzie książka następna, jak rozumiem. Więc jak mówię, odpowiada mi to stanowisko metafizyczne, ja również uważam irrealność cienisty świat niebytu, tego bytu na emeryturze albo tego bytu poza kategorią możności i aktu, za oazę niepamięci i spokoju, którą ta niepamięć daje. I też mam tę tęsknotę za transcendencją rozumianą jako irrealność, a nie hiperrealność. I tutaj całkowicie się z Tobą zgadzam, ale w związku z tym na koniec chciałem zadać jeszcze jedno pytanie, bo większość intelektualistów żydowskich jakoś taki
sposób stara się obcować z archaiczną tradycją judaizmu, a więc tą tradycją ściśle biblijną, że przetwarza ją w takie przesłanie etyczne, etyczno-metafizyczne. No, przykładem jest Emmanuel Levinas, czy Levinas, który widzi w religii przede wszystkim metafizykę etyczności. A ja się nie bardzo z tym zgadzam. Myślę, że to jest deprecjonujące dla metafizycznego doświadczenia absolutu i dla religijności w ogóle, i że etyczność ma swoją, no, swoje miejsce autonomiczne, powiązane owszem z doświadczeniem metafizycznym, które nadaje powagę doświadczeniu moralnemu, ale jednak ten redukcjonizm etyczny jest dla mnie niepokojący i niesprawiedliwy. Czy mógłbyś się na ten temat wypowiedzieć, o miejsce tego metafizycznego fundamentu etyczności w kontekście religii i doświadczenia religijnego? Czy też tak jak ja widzisz tutaj potrzebę rozdziału? Mnie kiedyś myśl Levinasa bardzo, bardzo leżała i była bardzo bliska i chyba jest nadal jego etyczna myśl, to znaczy tam, gdzie on etykę buduje właśnie niekoniecznie na transcendencji, tylko na twarzy bliźniego, prawda, na tych oczach. Tak jak powiedziałem o oczach studentów, że ja uczę albo piszę dla pojedynczego czytelnika czy czytelniczki, dla pojedynczego studenta i studentki i widzę i patrzę na nich, a nie myślę wtedy ani o społeczeństwie, ani o kulturze polskiej, ale o Polsce najmniej, to oczywiście gdzieś miałem w tyle głowy Levinasa i ta pojedynczość relacji, niepowtarzalność relacji jest mi jakoś bliska, że Levinas deprecjonuje metafizykę, czyli właśnie tę tajemnicę istnienia, trochę tak, on jest trochę ikonoklastyczny wobec tych nurtów już samego judaizmu, nawet judaizmu rabinicznego, które są głęboko metafizyczne, a nie tylko etyczne. To wynika oczywiście z jego jakiegoś, z jego wykształcenia i z jego sympatii z ruchem Musar, właśnie takim etycznym ruchem w ortodoksyjnym judaizmie litwackim, no i z wielu różnych powodów. Mnie oczywiście tej nogi metafizycznej brakuje, ale Levinas nie jest moim rabinem. Moim rabinem jednak, jeśli miałbym powiedzieć, chyba był i jest Gershom Scholem, czyli największy, najwybitniejszy XX-wieczny historyk mistycyzmu żydowskiego, kabały i oprócz tego wielki intelektualista żydowski, na różnych poziomach świetny czytelnik literatury, takiej jak literatura Agnona, no i przede wszystkim historyk, dla którego ważny był ten taki kontrkulturowy nurt żydowskiej historii i w judaizmie, który on wiązał z mistyką. Jest chyba do dzisiaj takim najbardziej inspirującym mnie autorem i jako historyk, i jako przede wszystkim myśliciel. Więc Levinas nie, Levinas moim rabinem nie jest, chociaż ja się z tą jego etyką bliźniego zgadzam. Wydaje mi się, że ona jest i dzisiaj bardzo potrzebna. Jeśli miałbym tutaj się pokusić o jakąś taką polityczną puentę, to Levinas byłby potrzebny tam, gdzie strona rządząca nie dostrzega twarzy bliźniego, nie widzi jego potrzeb, jego pojedynczości, gdzie widzi naród, gdzie widzi całość, gdzie widzi długą historię, a nie widzi pojedynczego człowieka. Z jego indywidualnym, niepowtarzalnym krótszym albo dłuższym życiem i prawem do szczęścia. I tam, gdzie się nie potrafi też wycofać na własne racje, nie potrafi zrobić tego, co w kabale luriańskiej nazywa się cimcum, wycofanie. Wielki mistyk XVI-wieczny Itzhak Luria uważał, że Bóg musiał się trochę wycofać, żeby zrobić miejsce dla świata. I potem między innymi Levinas z tego zrobił taką myśl, że my sami się musimy troszkę wycofać z naszych własnych pozycji, żeby zrobić miejsce dla drugiego człowieka, dla jego wrażliwości, dla jego poglądów, dla jego po prostu istnienia.
I tutaj władzy państwowej, i naszym przeciwnikom politycznym, ale pewnie też i nam samym, bo czasami bywamy za bardzo zapalczywi. Zawsze bym doradzał, żebyśmy tak każdorazowo myśleli. Lepiej komuś zrobić, nie robić przykrości, niż ją robić, prawda? I to dotyczy różnych aspektów i życia społecznego i naszych relacji z drugim człowiekiem. Na koniec opowiem ci małą anegdotkę o Lurii i moim rabinie. Ja przez krótki czas w latach 90. chodziłem na lekcje do rabina Saszy Pekaricza od Laudera w Krakowie. Znam, był jednym z moich nauczycieli. No właśnie, ale tak się złożyło bardzo śmiesznie, że Sasza Pekaricz chciał zrobić doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim, napisać pracę właśnie o kabale luriańskiej. Ja oczywiście w tych sprawach jestem całkowicie ignorantem, ale miałem zostać, to był rok 2002, miałem zostać formalnym jakby promotorem. To przechodziło przez Instytut Religioznawstwa i tam przeszło gładko. A tu, gdy przyszło do głosowania nad otwarciem przewodu na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, no, ku pewnej konsternacji paru osób, w tym mnie, zostało to przegłosowane negatywnie, nie otwarto tego przewodu. To jest niesłychana rzadkość, że się nie otwiera przewodu na Radzie Wydziału. Wtedy to było coś, wielki ewenement. Nie wiem, dlaczego tak się stało, no ale cóż, niewiele brakowało, a rabin byłby doktorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, pewnie nie było tak wielu takich w historii. To tak tytułem anegdotki, już nie docieczemy, co tam naprawdę było 18 lat temu. Proszę Państwa, naszym gościem był no poniekąd mój rabin, powiedzmy honorowy mój rabin, czyli Piotr Paziński, człowiek, który ma zawsze dla mnie wielki autorytet i którego darzę szczególną estymą. Cieszę się, że znalazłeś dla nas czas, cieszę się, że Państwo mieliście okazję poobcować z Piotrem Pazińskim, a może go poznać, bo pewnie wielu z Państwa teraz właśnie poznaje tę postać. Dziękuję Ci za udział, mam nadzieję, że w bliższej i dalszej przyszłości wiele osób skorzysta z tego nagrania, posłucha, obejrzy. A więc jeszcze raz dziękuję. Teraz piosenka, a po piosence jeszcze na chwileczkę do Państwa wrócę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Reset Obywatelski.